Cześć, z tej strony Maniek. Dzisiaj sobie zagramy w Agar i o, jak widać zresztą na załączonym obrazku, jest to gra, w którą tylko i wyłącznie można grać po sieci. Tak mówiąc zupełnie potocznie, gra polega na tym, żeby kierować swoją kulką, zjadać inne, którymi kierują inni gracze, oczywiście na żywo, w tym jest cała zabawa. No i cóż, można swoją kulkę podzielić na dwie, na przykład w celu ucieczki albo w celu szybszego pochłonięcia przeciwnika. Można też powiedzmy lekko wydzielić cząstkę swojej kulki, żeby przyspieszyć, żeby uciec przed przeciwnikiem. No, jest tutaj kilka manewrów, które faktycznie usprawniają tą rozgrywkę. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko i wyłącznie zagrać, a więc klikam play, no i mam nadzieję, że się nie pogrążę znacząco. No wiadomo, to jest gra w sieci, więc tutaj żartów już nie ma. No akurat trafiłem na fajny obszar, gdzie jest dużo kulek, które mogę zebrać. One oczywiście się odnawiają po zebraniu, no po jakimś tam czasie, nie wiem dokładnie jaki to jest czas, ale na pewno nie zbyt długi, żeby ta rozgrywka faktycznie trochę trwała. No tutaj już się czaił na mnie taki większy osobnik. Oczywiście nie można zjadać tych, którzy mają taką samą wielkość. To jest zasada, która wprowadza trochę stabilizacji w szeregi graczy. No tutaj na przykład już mamy gościa, który chciał mnie chyba zjeść, ale ja mu się nie dałem. Oczywiście kolor kulki jest zupełnie losowy, no chyba że wczyta się jakiś obrazek, no to wtedy już można na przykład przypisać sobie nazwę jakiegoś kraju. No, w prawym górnym rogu macie top 10 zawodników, którzy są w tej chwili na tym serwerze i oni są najwięksi, mają największe kulki, najwięcej zebrali i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym ich tutaj chwalić pod niebiosa 10 godzin, natomiast chodzi o to, że tam właśnie na drugim miejscu jest USSR dokładnie, czyli nic innego jak Związek Radziecki. I wygląda to tak, że Związek Radziecki jest w tej chwili na drugim miejscu, a czarna dziura jest na pierwszym. Oczywiście tak się nazywali internauci, po prostu ci gracze, którzy zaczynali tak jak ja. No, ale być może już grałem parę godzin i mają dużą przewagę. No tutaj zrobiło się trochę gorąco. Na szczęście... Ojej, już muszę się podzielić. To był właśnie mój idealny manewr. No po prostu czułem, że mnie zjedzą, jak nic nie zrobię z tym. No i co po tym podzieleniu? Po tym podzieleniu oczywiście zachodzi reakcja połączenia. To się jakoś nazywa w chemii, ale zupełnie nie wiem. Nie wiem jak. Po prostu wyleciało mi zupełnie z głowy. No fantastycznie, po prostu... Za połowę mnie, a już byłem blisko połączenia się, bo to chyba trwa minutę albo dwie, półtorej. Coś w tym stylu. No ale nic, będę grał po prostu tak, jakby się nic zupełnie nie stało. No i widzimy, Portugalia taka mała. Tutaj zbiera sobie punkty. Sytuacja na środku pola jest dosyć nieciekawa, więc na razie sobie odpuszczę wszelkie moje niecne zapędy. No bardzo ciężko będzie na tej mapie, bo już parę dni w to gram i szczerze mówiąc takiego zamieszania to ja dawno nie widziałem. Albo po prostu na innych obszarach mapy jest zupełnie spokojnie, co też jest bardzo możliwe. Teraz tylko i wyłącznie czekać, aż mnie zjedzą po prostu. Tu dzieją się bardzo złe rzeczy. Zwłaszcza martwi mnie, jak się połączy ten Swig, ale na szczęście uciekłem z tego pola.
No i gramy dalej. Gramy dalej o sławę, o szacunek, o zwycięstwo. Oczywiście w tej grze nie da się wygrać, po prostu chodzi o to, żeby jak najdłużej się utrzymać na top i tyle. Ta gra nie ma końca, chyba że po prostu serwery padną zupełnie, no i wtedy będzie czarny koniec, czarna dziura, która notabene spadła na drugie miejsce. Powakomiłem się na kulkę właśnie. To był ten proces przyspieszania siebie. Fajnie, że mnie karmi, ale... Ale już czułem w tym lekki podstęp. No ja na razie tutaj nikogo nie ścigam, bo też znam jakby swój charakter, jestem miłosierny i w ogóle. Dobrze, tutaj już ewidentnie widzieliśmy końcówkę mapy, której konturów tak naprawdę u mnie nie widać, natomiast z tego co widziałem w internecie, co ludzie grają, to faktycznie te kontury są wyraźne. No i to trochę ułatwia sprawę. Można się zagapić i po prostu dążyć dalej, a tu czarna dziura. To nie taka zupełnie czarna. Iran mnie goni i to jest sprawa niewesoła. O cóż, muszę się podzielić jakoś. Może się uda, a może nie. Oj, aż mi się myszka zawiesiła. Ale baterie naładowane, no damy radę. Uwierzcie, że to już jest naprawdę dobry wynik, jak ja jestem tak długo na placu boju. Tym bardziej, że nie gram w to jakoś specjalnie długo. No dobrze, udało mi się... Ojejku. To jest bardzo zła sytuacja. Cóż, tu już nie było odwrotu. Ale żyję dalej. No, na razie moja strategia to jest po prostu przetrwanie. No ale udaje mi się to całkiem nieźle. Mogło być dużo gorzej. Sądząc po tym jak przeciwnicy mają duże kule. Może tak się wyrażę. Kiedyś udało mi się... tak całkiem na początku mojej przygody z tą grą. Udało mi się wskoczyć na 10. miejsce z zupełnego nieistnienia, no-name-ostwa, że tak się wyrażę. Byłem na 10. miejscu. Wtedy stało się coś złego, po prostu zjadł mnie koleś, który był na miejscu 9. I on jakoś tam dalej tam wskoczył w tej klasyfikacji. No i cóż, nie będę taki cienias. No i Turcja chyba chciała... Mam nadzieję, że to nie jest końcówka mapy. Oczywiście, że jest. Ale Turcja coś chyba znalazła. A nie, Turcja się bije z czymś innym. No i dzięki temu mogłem sobie spokojnie uciec. Idziemy dalej. Praktycznie otoczyliśmy już całą mapę rozgrywki. A teraz ja. Pożarłem rywala, no i w końcu przyszedłem do tak zwanej ofensywy. Ale ta ofensywa moja bardzo szybko się skończy chyba. Tak jest, no to jest koniec mojej rozgrywki na chwilę obecną. To jest Agar.io właśnie. Gra, która może zabrać wiele czasu. Fajna na taki krótki relaks, żeby odciągnąć się od chociażby egzaminów, zaliczeń, sprawdzianów w szkole czy na uczelni. Gorąco polecam również pozostałe moje filmy na kanale, no i zapraszam na więcej. To byłem ja, Maniek. Cześć.